Jacek Podsiadło. Przychodzi baba do lekarza i mówi: nie czuję bólu. Spełniło się. Głośno o mnie. Kochają mnie kobiety. A bywało inaczej. Mruk lodówki i takt zegara nie wystarczały. Czasem i psa było mało. Zbędny nosiłem w gardle Globus Hystericus. Trującą tabletę, która uwięzła w pół drogi. Dzisiaj cóż, tak wiele mnie nie dotyka, że mógłbym pracować w cyrku jako ten, obok którego wirtuoz ściska nożami. Dzisiaj wiem, o czym innym marzyłem. Mieć w sobie wieczny zapłon, eolską harfę w piersiach, ciągłą gotowość, by biec, prozak życia. Jak święty, który oszukał, chodzę w aureoli noży, które drżą jeszcze wokół znudzonej głowy, precyzyjne chybienia. Nie marzę, żeby orgazm dłużył się jak godzinki, ani o eliksirze młodości, choć marzę. Niech będzie jak dawniej, tylko troszeczkę mniej. Czytał Adam Fidusiewicz. Wolnelektury.pl. Zostań naszym przyjacielem.